Moi drodzy, dzisiaj chciałam wam zrobić makijaż, który się właśnie prezentuje tak. Jest to makijaż taki wołający o lato. Ja takie makijaże bardzo lubię. Nie ukrywam, że on jest czasochłonny. Więc tak naprawdę dodawanie warstwy na warstwę różnych cieni. Spis wszystkich kosmetyków zrobię wam na dole, bo ja chyba nie jestem jeszcze taka dobra w tym, żeby pamiętać o wszystkim. No i jak używam, to po prostu czasem nie pokażę, za co wam przepraszam, za co was przepraszam. Mam nadzieję, że wam się makijaż spodoba i że nie będzie za długi. Jak zwykle go troszeczkę potnę i przyspieszę, żebyście mogli to tak fajnie, sprawnie obejrzeć. No i bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jest już was ponad 460 subskrybentów, co jest dla mnie super wiadomością. Mam nadzieję, że ta ilość będzie cały czas rosła i będziemy się widzieć coraz częściej, bo mi to sprawia radość. Wiem, że są tacy, którzy czekają na moje filmiki. No i bardzo się z tego powodu cieszę. Także zapraszam was na makijaż i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam, cześć. Mam na sobie podkład Farmacelis intensywnie kryjący. Pomieszany troszeczkę z podkładem z Izadory. Tylko dlatego, że ten Farmacelis jest dla mnie trochę za jasny, więc używam tego podkładu Hydralight z Izadory numer 60 Blond Billage. Wygląda nie najlepszy podkład, jaki używałam, bardzo wodnisty. Teraz będę używać z mojej paletki dwóch cieni. Z dwóch paletki cieni z Maka. Najpierw będę używać tego beżowego. To jest kolor wanilia. I nakładam ją na całą powiekę. Oczywiście na powiece mam już bazę pod cienie. Nakładam na całą powiekę moim ulubionym pędzlem z Eco Tools. Teraz używam paletki ze Slika Au Naturel. I będę teraz z tej palety. Będę teraz z tej palety. Z tej. Używać tego brązu ciemnego. Z pomieszaniem trochę tego. Jeden jest matowy, ten pierwszy, drugi nie. I teraz tak, zaznaczam sobie linię od mniej więcej tąd aż tu. Oczywiście ją będę potem ścierać.
Zrobiłam już takie obwódki. Teraz biorę ten taki brąz metaliczny, błyszcząc lekko, i dodaję go na to, co już zrobiliśmy. Tak wyglądają te obwódki. Teraz tak, tutaj w środek znowu tym pędzelkiem dam taki beżowo-żółty ze Slika, z tej samej palety Au Natural. Teraz biorę inną paletę, też ze Slika, tylko że to jest Paraguaya. Paraguaya wygląda tak. Tak, teraz w ten wewnętrzną część dam delikatnie takiego różowego koloru, też z tej palety Au Natural. Jak widzicie, dużo kolorów jest nakładanych na siebie tak naprawdę, tylko dlatego, że chcę mieć ten efekt taki przechodzący, że jeden kolor w drugi tak wchodzi. Tak, znowu biorę ten pomarańczowy, taki właściwie łososiowo-pomarańczowy, i znowu dokładam tutaj. Teraz biorę do rozcierania pędzelek Hakuro H74, przepraszam. I teraz tą ramę, którą zrobiłam, rozcieram, żeby to nie było już taką ramą. Biorę znowu ten pomarańczowy, ten łosoś, i znowu dokładam tu. To ma być jednak najbardziej intensywny kolor w tym makijażu. Teraz znowu wracam do tego kuleczkowego. Biorę taki właściwie czarny kolor. Podkreślam tu. Tak troszkę.
znowu biorę kędzelek do rozcierania. Teraz bierzemy pędzelek, tym będzie, bierzemy pędzelek, u mnie jest to z Elfa, ale może być jakikolwiek, i biorę taki jasno beżowy, może być też biały, i kładę go tu. To jest bardzo ważne, bo chcę to wszystko rozjaśnić. Teraz ostatni raz bierzemy ten pomarańczowy i go dokładamy. Biorę trochę ciemniejszy pomarańcz, doję w samym kącie. Teraz biorę jeszcze raz ten cienki pędzelek, biorę ten czarny i lekko przed chwilą zrobiłam kreseczki na oczach, na górnej powiece. Wykonałam je pędzelkiem MAC 210. Jest taki bardzo precyzyjny pędzel. Jest genialny, mam go od bardzo, bardzo niedawna. Mam go bardzo, bardzo niedawno i jest po prostu rewelacyjny. Bardzo dobrze się bierze, bardzo dobrze robi kreseczki. A mam kilka pędzli do kresek i mimo tego, że wszyscy tak zachwalają skośne pędzelki, ja uważam, że taki prosty, bardzo precyzyjny pędzelek jest najlepszy. Wykonałam te kreski z tym linerem Black to Track z Maca. Dobrze, ostatnie dwie rzeczy, jakie mi zostały, to poprawić te trochę brwi. Do tego użyję kredki Inglota.
Z drugiej strony tej kredki jest grzebyczek, który teraz wyczeszę. Teraz ostatnia rzecz, czyli maskara. Ja teraz mam taką maskarę z Essence, która kosztowała chyba 9 czy 8 zł. Jest wodoodporna, pogrubiająca maskara i ma niesamowitą szczotkę, nie wiem czy to widzicie. Ona jest taka wygięta, jest taka bardzo, bardzo gruba. Do moich długich rzęs jest naprawdę... Jest naprawdę super. Twarz już mam wykonturowaną, bo zrobiłam to razem z nałożeniem podkładu. Teraz zrobię wam zbliżenie oczu, bo to jest w sumie już tyle. Na samym końcu damy pomadkę, jest to taki nudziak, ale troszeczkę w brąz wpadający z Inglota, na pewno Inglot numer 111. On jest taki trochę wpadający w brąz. Ale wydaje mi się, że fajnie komponuje się z tymi wyraźnymi oczami. To było na tyle. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia już niedługo. Piszcie mi w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, jaki makijaż, może jakieś tagi. Piszcie, chętnie wszystko czytam. Dobra, no to pozdrawiam was serdecznie i i przepraszam za tło muzyczne. Dopiero się zorientowałam, że nie wyłączyłam radia internetowego. No i tak mi leciało. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. Pozdrawiam was ciepło i do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam, cześć. I'm alive.